Cześć, dzisiaj ponownie jesteśmy w Ordon Beauty Center. Pani doktor Małgorzata Ordon jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie. I dzisiaj będziemy rozmawiać na bardzo ciekawy temat, czyli pierwszy raz w gabinecie medycyny estetycznej. Pani doktor, no jak to właściwie jest? Jeżeli jakaś dziewczyna wpadnie na pomysł, że chciałaby zacząć korzystać z medycyny estetycznej, no to właśnie, za co się zacząć? Co robić? Tak, co robić? Jak się za to zabrać? Słuchajcie, zanim pojawicie się w gabinecie medycyny estetycznej, to zazwyczaj przeszukujecie cały internet. Szukacie na stronach www, no teraz Instagram jest takim głównym źródłem wiedzy na temat medycyny estetycznej. Facebook, TikTok, nawet zauważyłam, że na TikToku też pewne informacje o pewnych gabinetach można się dowiedzieć. No i teraz co Wy macie zrobić? Tak? Zalew informacji. Całe mnóstwo pięknych zdjęć, same superlatywy. Wszyscy mają najlepsze maszyny, wszyscy mają najlepszych zabiegowców, wszyscy pracują na najlepszych preparatach. Są specjalne portale, na przykład Znany Lekarz, gdzie też same pochwały specjalistów. I co Wy macie zrobić? Jak Wy macie znaleźć tą osobę, która naprawdę zajmie się Waszą skórą, Waszą twarzą, Waszym ciałem? Ja Wam nie zazdroszczę tych decyzji. Nie jest łatwiej, bo znam branżę, znam osoby, które świetnie robią, znam też osoby, które robią buble. Każdy robi buble, ale jedno robi mniejsze, drugie robi większe. I pamiętajcie, do wszystkiego trzeba podchodzić z odrobiną krytycyzmu. Począwszy od na przykład zdjęć na Instagramie, prawda? Chcemy sobie zrobić usta, przeglądamy Instagram, hashtag usta, modelowanie ust i lecimy po kolei, kto robi piękne usta. Zauważcie, część tych zdjęć, o ile nie większość, jest modyfikowana. Przed zabiegiem jest niekorzystne światło, niekorzystna pozycja modelki, po zabiegu makijaż, pełne lśnienie na przykład na ustach, usta są obkonturowane, często są nawet wyretuszowane tak, że to widać. O, ale Wy już chcecie, o Boże, tu jest tak, to są takie piękne usta, pójdę tam. Więc zwracajcie uwagę na rodzaj zdjęć. Czy te zdjęcia są wiarygodne? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, sprawdzajcie, kto wykonuje te zabiegi. Wiadomo, że teraz zabiegi medycyny estetycznej praktycznie może robić każdy. Pamiętajcie, to jest Wasza twarz. Wybierajcie tą osobę, która Wam pomoże w momencie, kiedy coś będzie nie tak. Ja bym tutaj jednak optowała za środowiskiem lekarskim, że jednak lekarz to jest ta osoba, która w razie w ogóle pisze Wam receptę lub kieruje do niego specjalistę. To jest druga rzecz, czyli uwaga na zdjęcie, uwaga kto wykonuje, jak długo wykonuje. No wiadomo, no, gabinet, który się pojawia na rynku, nowy, wszystko tam jest najlepszy, najlepsi specjaliści, tylko że ci najlepsi specjaliści często mają na przykład 3-miesięczną praktykę zawodową w branży medycyny estetycznej. Słuchajcie, ja też zaczynałam, prawda? I to troszeczkę z mojej strony jest nie fair, mówiąc, nie chodźcie do początkujących. Też kiedyś byłam początkującą lekarką medycyny estetycznej. Ale to jest Wasza twarz. Wybór należy do Was. Czyli patrzcie na zdjęcia, patrzcie kto wykonuje, patrzcie jaki mają te osoby staż. Dyplomy, certyfikaty w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na rynku, nie jest już tak istotne jak parę lat temu. Portale, wszystkie rankingi, część rankingów typu Złota Firma, Cudowny Przedsiębiorca, Najlepszy Zabiegowiec, są to konkursy, które sponsorują sami uczestnicy konkursów. Sama niejednokrotnie dostaję maila z propozycją, zapłacę tam 500 zł, 1000 zł, 1500 zł i dostanę puchar, dyplom Orła Bógwiecznego, prawda? Na to też patrzcie. No i ten słynny portal Znany Lekarz, ja na tym portalu nie istnieję. Nie istnieję z jednego powodu. Osoba, która opłaci odpowiedni abonament w tym portalu, może moderować wszystkie opinie. I taka jest prawda, że jeżeli wchodzimy na kogokolwiek I są same zachwyty, nie widzimy żadnej negatywnej opinii. Nie jest to możliwe, że ktoś na przykład po 10 latach pracy nie ma żadnego niezadowolonego pacjenta czy klienta. Nie ma takiej opcji, to są statystyki, słuchajcie. I niestety na portalu Znany Lekarz można te wszystkie opinie moderować, wyrzucać opinie nieprzychylne, co też jest dla Was problemem, nie było kogo wybrać. Nie Wam kogo wybrać, prosta pantoflowa. Nie bać się, że w pracy zobaczycie koleżankę, która wygląda jakoś inaczej, tak? Ma ładniejszą skórę, z ustami też coś się podziało, ale wyglądają dobrze. Nie bójcie się zapytać tej osoby, u kogo ta osoba była. Bo media, jeżeli chodzi o wybór zabiegowca, nie do końca jest, nie do końca jest to dobre źródło informacji. Jeżeli chodzi o ten pierwszy krok wejścia do gabinetu medycyny estetycznej. No dobrze, no i co dalej? Tak? Właśnie, co dalej, tak. No i co dalej? Ja Wam powiem, jak to wygląda u mnie. Moje drogie pacjentki, ja Was mogę podzielić na dwie grupy. Przepraszam, że tak dzielę, nie powinno się nic dzielić, ale to jest takie pozytywne dzielenie. Pierwsza grupa to są panie, które już dzwoniąc pierwszy raz, zapisują się na przykład: dzień dobry, nazywam się Magdalena Ksińska, chciałam zapisać się na modelowanie ust. Ok. To jest pierwsza grupa pacjentek, które już mają sprecyzowane plany, już wiedzą, czego chcą mniej więcej i przechodzą na konkretny zabieg. Druga grupa pacjentek to są panie, które przychodzą na konsultację, bo chciałyby coś zmienić, chciałyby coś poprawić, ale nie wiedzą co. Mają jakieś tam drobne problemy, jest parę rzeczy, które im się nie podoba, ale by chciały pierw tą sprawę skonsultować. I powiem Wam szczerze, że ja tę grupę pacjentów bardziej lubię. W czym rzecz? Przychodzi Pani do mnie na już umówiony zabieg, że chciałaby Pani na przykład mieć likwidujący. Siadam w gabinecie, ja zaczynam przeprowadzać wywiad lekarski, Pani zmęczona, bo przyjechała 200 km. I nagle się okazuje, że jest problem z krzepliwością krwi, że jest problem z, nie wiem, z tarczycą, że jest problem, że jest całe mnóstwo problemów zdrowotnych, które wykluczają nam zabieg, na który już się Pani nastawiła. No i zapada niezręczna cisza. Pani przyjechała tak daleko, już chciała sobie poprawić tam obraz twarzy, już siebie widziała za tydzień z pięknym podbródkiem, z pięknym kątem żuchwy, a tutaj się okazuje, że nie może. Więc powiem Wam tak, lepiej jest, przechodząc do gabinetu medycyny estetycznej, powiedzieć: nie podoba mi się moje czoło. Bardzo ogólnie. Co by można zrobić z tym czołem, żeby było gładsze, żeby było bardziej napięte, żeby ta skóra nie była wielka. I wtedy lekarz zazwyczaj przedstawił Wam cały wachlarz zabiegów, które mogą zaradzić temu problemowi, bo to, co Wy wyczytacie, to, co zrobiła sobie koleżanka, to, co Wam się wydaje, nie do końca czasami nie do końca jest dobre. Czasami są zabiegi o wiele tańsze, o wiele mniej inwazyjne, które dadzą 100 razy lepszy efekt niż ten zabieg, na który żeście się nastawiły i przychodzicie konkretnie po tą procedurę. Więc słuchajcie, nie bójcie się przyjść z problemem. Mam za małe usta, mam za wąskie usta, pojawiają mi się chomiki, ja się uśmiecham, pojawiają mi się kurzołapki. Co z tym można zrobić? I powiem Wam wtedy, Wy macie wybór jako pacjentki. Nie, że przychodzicie, ja chcę potok na kurzołapki, tak? No ale dlaczego te kurzołapki powstały, tak? Bo jest mało kolagenu, jest, nie wiem, uszkodzenia. Dużo jest takich możliwości innych na problem, który chcemy rozwiązać. Nie musicie być ekspertami, nie musicie być specjalistkami, nie musicie fachowo nazywać nawet części ciała, nie musicie znać nazw mięśni, nic nie musicie. Wy jesteście pacjentem, dlatego jestem ja, żeby Wam dokładnie doradzić, powiedzieć, co z tym można zrobić i dać Wam prawo wyboru. Począwszy od ceny za zabieg, skończywszy na przykład na okresie rekonwalescencji, bo niektóre zabiegi są bardziej wymagające, a na to sobie, jeżeli chodzi o ten okres pozabiegowy, trzeba na przykład zostać w domu kilka dni, a na to nie możecie sobie już pozwolić. A takie rozwiązanie, gdyby na przykład jakaś dziewczyna przyszła ze zdjęciem i powiedziała, podoba mi się, że ta osoba na tym zdjęciu ma takie usta lub takie oczy, ja wyglądam inaczej, może też Pani podpowiedzieć, czy da się na przykład takie rzeczy zrobić, co można wtedy zrobić. Czy jednak przychodzenie do gabinetu medycyny estetycznej z jakimś zdjęciem kompletnej osoby nie jest najlepszym pomysłem? To jest bardzo dobry pomysł. Bo ja patrząc na to zdjęcie, patrząc na pacjentkę, mogę od razu jej powiedzieć, spróbujemy, albo mogę od razu powiedzieć, tak się nie da. To może zacząć kolega chirurg plastyczny, albo koleżanka, mam też koleżanki chirurgii plastycznej, ale metodami medycyny estetycznej tego zrobić się nie da. Posłuchajcie, nie ma nic gorszego niż taka sytuacja, że macie coś w głowie, już siebie widzicie w tym na przykład kształcie twarzy, opowiadacie o tym, ale mój odbiór może być zupełnie inny niż odbiór, nie wiem, koleżanki, której to opowiadacie. Koleżanka od razu rozumie, co Pani chce uzyskać, ja nie do końca muszę. Więc pokazanie mi zdjęcia, że chciałabym na przykład taki, a nie inny podbródek, że chciałabym taki, a nie inny kształt oka, to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ my od razu wiemy, jaką ścieżką pójdziemy, że ja tego Pani nie zrobię, bo tego się po prostu technicznie nie da zrobić, ale możemy zrobić tak. Często Panie w moim wieku, czyli już tak grubo 40+, przynoszą mi zdjęcia ze swojej młodości. I słuchajcie, to też jest świetny pomysł, ponieważ my tutaj nie modyfikujemy ciała, nie zmieniamy rysu twarzy, no odmładzamy. Więc jeżeli ja widzę zdjęcie kobiety, która w tej chwili ma około 50, no te rysy twarzy nam się zmieniają z czasem, pokaże mi zdjęcie, jak wygląda nie bal naturalny. To ja już widzę, jak ten trójkąt młodości, jak te rysy twarzy zmieniają się w czasie i wtedy takie odmładzanie jest lepsze, ponieważ ja nie zmieniam jej rysów twarzy, ja ją odmładzam i jak spotykam koleżankę sprzed lat, ona mi powie, co ty robisz, ty się nic nie zmieniasz. No, to jest cudowne, słuchajcie. No dobrze, bo właśnie tak Pani wspomina, że tam pacjentki na przykład takie 40, 50 plus, no to właśnie przychodzą. A czy jest jakaś taka dolna granica, kiedy właściwie można przyjść, można zacząć myśleć o takich zabiegach? Tą dolną granicą to już osoby, które nas oglądają, to już wiedzą, że często mówię słowo, znaczy zwrot, to zależy. To zależy od problemu. Oczywiście, jeżeli przychodzi do mnie 17-latka, że chciałaby sobie zrobić podbródek, nos, usta, no niestety, moja droga, spotkamy się, jak naprawdę Ci to będzie potrzebne. To jest filozofia mojego gabinetu. Ja nie mówię, że to jest dobre albo to jest złe. Ale są na przykład nastolatki, które mają problem z nadpotliwością, pachy, dłonie i to jest duży problem dla nich bycia w grupie rówieśniczej. No to wtedy taką osobę jak najbardziej przyjmujemy. Koleżanki z branży i koledzy, którzy na przykład mają lasery do depilacji, też depilują osoby młodsze, które na przykład mają bardzo duży problem z nadmierną owłosieniem. To wszystko zależy od problemu i od zdrowego rozsądku. Wiadomo, że jeżeli przychodzi do gabinetu osoba niepełnoletnia, musi przyjść z rodzicem i wyrazić, rodzic musi wyrazić świadomą zgodę. Jeżeli już przychodzi osoba 18-letnia, to mówię 19-letnia, jest śliczną, ładną kobietą i coś jej się zrobiło w głowie, że nie akceptuje sama siebie, że chce wszystko pozmieniać, rozmawiamy. No czasami problem, słuchajcie, jest zupełnie gdzie indziej niż sama autystach. Mhm. Czyli konsultacja zawsze jest dobrym wyborem? Musi być. Właśnie. To nie jest wybór. Przed każdym zabiegiem musi być ta konsultacja. Mhm. Nie mówię tylko o wywiadzie lekarskim, bo to jest podstawa, ale warto też zapytać, to Wy mi macie powiedzieć, dlaczego chcecie to zrobić. U mnie wizyta nie trwa pół godziny, tylko jak sama Pani wie, dosyć długo, bo lubię rozmawiać. Warto wysłuchać, dlaczego chcemy coś zmienić, jakie w ogóle są oczekiwania, bo czasami medycyna estetyczna ma swoje ograniczenia, a się okazuje, że w socjalnych mediach medycyna estetyczna nie ma ograniczeń, to może być wszystko, szczególnie dzięki filtrom na Instagram. To jest coś pięknego. Konsultacja, rozmowa wstępna to jest podstawa. Jeżeli pójdziecie do gabinetu i właśnie tak sobie zażyczycie przez telefon, dzień dobry, ja bym chciała na modelowanie ust, Wchodzicie do gabinetu, a ta osoba powie 1 ml czy 2 i to jest wszystko. Słuchajcie, uciekajcie. Naprawdę, to jest jeszcze ta chwila, kiedy możecie wstać, powiedzieć, przepraszam, głowa mnie rozbolała i wyjść z tego gabinetu. Czyli musi być postawa. Tak. Czy zdarzyło się Pani kiedyś, że przychodzi pacjentka i zamiast zrobić zabieg, Pani jednak odesłała ją do psychologa albo do specjalisty innego? Tak. Słuchajcie, to się dzieje coraz częściej. Żyjemy w takich czasach, kiedy presja, ja mogę wypowiadać za kobiety, bo jest mi to bliższe, presja dobrego wyglądu jest bardzo silna. I rzeczywiście przychodzą kobiety piękne, zadbane, które chcą wyglądać całkiem inaczej. I właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, wywiad i rozmowa. I się okazuje, że każda moja propozycja to nie jest to. To jest za mało, to jest niedostateczne, chciałabym bardziej. I dochodzę do takiego momentu, gdzie nie mam kroku dalej. Co się okazuje? Pacjenta już cierpi na pewne zaburzenia postrzegania własnego ciała. Tak? O tym się coraz częściej w branży mówi. Tak jak osobom chorym na anoreksję cały czas się wydaje, że za dużo ważą, za dużo jedzą i jeszcze powinny sobie podkręcić śrubę. Tak już w medycynie estetycznej od wielu lat mówi się o pacjentkach, które wpadły w pewien nauk przerabiania swojej twarzy. I słuchajcie, tutaj każdy zabieg, który taki, ja to też chciałam powiedzieć do kolegów z branży i koleżanek, jeżeli traficie na taką osobę, ja Was bardzo proszę, nie róbcie jej zabiegu, bo robicie jej krzywdę. Jeżeli Wy czujecie, że to jest osoba z morfofobią, osoba uzależniona od zabiegów medycyny estetycznej, zaproponujcie jej, ja wiem, że to jest trudne, wizytę jednak u psychologa. Nie do końca od razu trzeba do psychiatry, chociaż psychiatrzy to są świetni specjaliści i na obecne czasy chyba jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów, jeżeli chodzi o pomoc. Zasugerujcie wizytę u psychologa, nawet kosztem tego, że pacjentka się zdenerwuje, będzie dla nas nieprzyjemna i po prostu wyjdzie. My mamy też dbać o zdrowie tej osoby, a jeżeli napędzamy to błędne koło, niestety robimy tej osobie dużą krzywdę. Więc tak zdarzyło mi się w gabinecie po dłuższej rozmowie odesłać pacjentkę do psychologa, bo stwierdziłam, że jej problemy są nieco innej natury niż estetyczne. I to się coraz częściej niestety zdarza. Te oczekiwania są tak duże i tak nierealne, że z tego może wynikać tylko tragedia. I tak jeszcze w nawiązaniu do tej wcześniejszej Pani wypowiedzi o uciekaniu z gabinetów medycyny estetycznej, to czy są jakieś właśnie takie sytuacje, które powinny zapalić w nas tę taką żółtą lampkę i sprawić, że tak, to jest ten moment, że jednak powinnyśmy zrezygnować? Tak. Są, na co zwracacie uwagę? Jeżeli przychodzicie do gabinetu medycyny estetycznej, pierwsze to już są takie oczywiste sprawy. Czystość, higiena. To ma być takie miejsce, jeżeli Wam wypadnie kanapka, to mówię oczywiście żartem, to nie będziecie miały problemu zjeść jej podnosząc podłogi. Ma być czysto, ma być sterylnie. Jak widać po moim gabinecie, ja strasznie nie lubię tych takich wszystkich gadżetów, które są rozrzucone po całym gabinecie, nie zawsze zasłon, fira, to są wszystko dla mnie rzeczy, które nie powinny znajdować się w gabinecie zabiegowym lub w pobliżu. Czyli mamy czystość, mamy profesjonalizm personelu i to nie tylko osoby, która wykonuje, ale też osób współpracujących. My tutaj współpracujemy z panem magistrem rehabilitacji, który jest świetny, bardzo profesjonalny. W zespole mamy kosmetologa, panią Olę, pozdrawiam serdecznie, która też jest świetna, więc zajmiemy się pacjentem ze wszystkich stron. Prawda jest taka, że nie wszystko ja muszę robić jako lekarz medycyny estetycznej. Dużo rzeczy potrafi zrobić i do 100 razy lepiej ode mnie kosmetolog z dobrym wykształceniem, z profesjonalnym podejściem do pacjenta. I bywa tak, że pacjentka przychodzi do mnie, ale tak naprawdę ja ją kieruję do pani Aleksandry, do naszego kosmetologa, bo uważam, że jest bardziej kompetentna i załatwi pewne sprawy, pewne problemy mniej inwazyjne. Czyli mamy tak higiena, czystość, no, profesjonalizm personelu. Wiadomo, jeżeli widzicie, że osoba wykonująca zabieg wyciąga jakieś narzędzia, to patrzcie, czy one są wysterylizowane, czy one są jałowe, czy one są w takich specjalnych kopertach świadczących o to, że była dokonana sterylizacja w autoklawie. Co jest też ważne, nie bójcie się o to pytać, kontakt z osobą wykonującą zabieg. Często słyszę, że gdzieś ktoś pojechał i zrobił, powiedzmy, te usta spukły, zaniepokoiły pacjentkę i nie ma gdzie zadzwonić czy zapytać, czy to tak powinno być, czy przyjechać po pomoc. Więc to jest też bardzo ważne, czy jest kontakt. Ja zazwyczaj swoim pacjentkom daję po zabiegu swój numer prywatny telefonu, i gdyby cokolwiek się działo, mogą do mnie zadzwonić praktycznie o każdej porze dnia i nocy. No bo różne rzeczy się dzieją naprawdę. Czasami z piątki o 23 też różne rzeczy zdarzają. I musicie mieć ten komfort, że gdy cokolwiek się zdarzy, ktoś jest po tej drugiej stronie, kto Wam udzieli porady, pomocy, a nawet przyjdzie do gabinetu. I to jest kolejna rzecz. Słuchajcie, kliniki walizkowe. Tak, na Instagramie, na Facebooku co chwila słyszę, że ktoś gdzieś przyjeżdża do jakiegoś miasta i robi zabiegi, już nie mówię o cenie, to dalej, później sobie o tym porozmawiamy. I przyjeżdża jakiś świetny specjalista przyjeżdża, nie wiem, jesteś w Chorzowie, to powiem, do Chorzowa, z Warszawy, ze Szczecina i będzie wykonywał zabiegi. Po pierwsze, nie ma warunków sanitarnych, prawda? Nie ma warunków, często są to wynajmowane hotele, tak, pokoje hotelowe. Często są to wynajmowane gabinety fryzjerskie, gdzie słyszę, że są zakładane nici liftingujące, a obok dokonuje się strzyżenie włosów, czyli higiena. Patrzcie, i te osoby przyjeżdżają, robią zabiegi w przypadkowych miejscach i teraz cokolwiek się będzie działo, gdzie Wy tą osobę będziecie szukać? Jasne, można zadzwonić. Panie doktorze, Pani doktor, coś się wydarzyło. Często to nie są lekarze określonego lata. Często to nie są lekarze, tylko innego typu zawodowcy, którzy przyjeżdżają z drugiego końca Polski. Wtedy co słyszymy? Podpisała Pani zgodę, oczywiście przyjmę Panią na konsultację, bardzo Pani pomaga, ale proszę przyjechać do mnie do gabinetu. A gdzie Pani ma gabinet? W Szczecinie? I to jest też ten problem tych klinik walizkowych, tych wszystkich osób, które podróżują po całej Polsce. Jasne, mogą robić dobrze, mogą robić tanio, chociaż to się wyklucza, ale słyszymy takie opinie, szczególnie w reklamach. Pytanie, gdzie będziecie tej osoby szukać w wypadku, gdy wydarzy się coś niepokojącego. To też jest dla mnie taki sygnał, żeby uciekać z tego miejsca. Kolejne, kiedy uciekamy, no, osoba niewykwalifikowana, tak? Lekarze, kosmetolodzy, no to są osoby, które przeszły jakąś tam ścieżkę edukacji, ale jeżeli zabieg proponuje Wam osoba, która dopiero co nauczyła się robić hybrydy, ale poszła na weekendowy kurs z modelowania twarzy. Przyjdź w środę, bo ja jestem świeżo po kursie, zrobię Ci. Dziewczyny, pytanie, czy poszłybyście zaszczepić swojego ukochanego pieska do tej osoby, prawda? Nie, bo coś by się mogło wydarzyć z Waszą twarzą, też coś się może wydarzyć, więc uważajcie na kwalifikacje. Kolejna rzecz, dosyć kontrowersyjna cena. Każdemu z nas zależy, żeby dana usługa była tania, dobra, na najwyższym poziomie i najlepiej jeszcze od ręki. Takich rzeczy nie ma. Ja już abstrahując od kwestii tzw. kosztów stałych prowadzenia gabinetu, który spełnia wszystkie normy, to weźcie jeszcze pod uwagę koszty preparatu. Preparat musi mieć certyfikację medyczną i tego się nie przeskoczy. Są pewni dystrybutorzy, sprzedawcy, którzy mówią: a pani doktor, pani kupi sobie ten wypełniacz. Ja mówię: gdzie są badania kliniczne, gdzie jest certyfikat medyczny? Nie, to świetny preparat, ale żeby był bardziej przyjazny cenowo. Myśmy ominęli tą certyfikację, bo naprawdę płaci się takie duże pieniądze tylko za kawałek papieru, ale to jest ten sam produkt, który jest produkowany w fabryce, która wypuszcza też, i tutaj padają nazwy marek tak zwanych topowych. Mówię na przykład o wypełniaczach. No słuchajcie, no taka jest prawda, że nawet jak kupuję opony do mojego samochodu, to patrzę, żeby był atut, żeby był jakiś certyfikat, a nie biorę jakichś przypadkowych gum z AliExpressu, prawda, bo to chodzi o moje bezpieczeństwo, o moje życie. To jeżeli chodzi o preparaty, które sobie implantujemy w przypadku implanty, też patrzcie na to, żeby to był certyfikat medyczny, żeby preparaty miały badania kliniczne. Nie bójcie się zapytać, jakim preparatem będziecie miały wykonywany zabieg, bo to osoba, która pracuje na dobrych preparatach, tylko się tym pochwali. Jeżeli ktoś pracuje na byle czym, czego się wstydzi, o, to jest świetny preparat, wszystkie celebrytki sobie tym preparatem robią, proszę się nie bać, ja ręczę. Więc cena preparatu, co za tym idzie cena usługi, też nie może być zbyt niska. Wiadomo, są ceny gdzieś z kosmosu wzięte, ale zwracajcie uwagę na te bardzo tanie oferty. Nie bójcie się zapytać o to, jaki to jest preparat. Badania kliniczne, trudno w warunkach gabinetowych otwierać laptopa i ściągnąć badania kliniczne, ale zazwyczaj lekarze wiedzą, które preparaty są przebadane wzdłuż i wszerz. Cena też jest dosyć ważna, zbyt nisko uciekajcie, bo to może być albo podróbka, w której jest całe mnóstwo podróbek bardzo dobrych, topowych produktów, albo na przykład produkt przeterminowany. I nagle gdzieś widzimy, pojawia nam się reklama na Facebooku, mega promocja, ostatnie dni, a pacjentka pyta, czy mogę dostać jakikolwiek dowód, że tym produktem miałam robiony staż, tego dowodu nie dostaję, ponieważ każdy produkt, którym wypełniamy twarz, ma taką banderolę, sama przylepna naklejeczka. Część moich pacjentek ma paszporty, które zawsze im wpisuje, co było robione, czym było robione, i tam banderola jest wklejona. Część pacjentek twierdzi, że ona i tak to zawsze gubi, ale jest ta nalepka wlepiona w historię zabiegową. Tak, i na to też zwracajcie uwagę, czy preparat jest oryginalny, czy ma tą nalepkę, czy nalepka będzie wklejona do dokumentacji medycznej. Wy musicie wiedzieć, jaki produkt w twarzy macie, bo najlepiej dostać ulotkę z tą nalepeczką wklejoną. Warto się o to upomnieć, wszystkie panie chcą. No cokolwiek się będzie działo, ja wam ręczę, że za 1,5 roku nie będziecie pamiętały w ogóle, w jakich okolicach miałyście podane kwas hialuronowy, a tym bardziej co było podawane. Więc zawsze mieć jakiś dowód, co było robione. Czyli tak, przychodzi sobie pacjentka, umówiła się na konsultację, nie założyła, co tam będzie konkretnie robione, i jak wygląda taki pierwszy wywiad? To tak jak u każdego lekarza. Ja zazwyczaj zadaję pytanie, czy mogę pomóc. Słuchajcie, nie ma lepszego pytania. I w tym momencie już słyszę, o co chodzi, w czym jest problem. Jeżeli już mamy mniej więcej jakiś plan, o co chodzi, co będziemy robić, jak będziemy działać, no wtedy jest moment na przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś leki, bierzecie je w domu, zapiszcie to sobie, bo naprawdę niektóre leki wykluczają zabiegi medycyny estetycznej. Powiedzenie mi, że taka mała, biała tabletka, wie pani taką, którą się bierze rano, słuchajcie, takich małych, białych tabletek jest kilka tysięcy na rynku i nie dojdziemy do tego w trakcie konsultacji, czyli przygotujcie się do tego, tak? Miejcie listę leków, miejcie listę... Bo w emocjach są zawsze jakieś emocje, ta pierwsza wizyta. Zawsze się to gdzieś tam umyka, zapomina. Jakie miałyście najważniejsze zabiegi, na co chorujecie, czy bierzecie jakąś antykoncepcję, wyniki badań ostatnio, jeżeli macie robione. Wszystko to przynieście. To Wiadomo, że przy niektórych procedurach te rzeczy nie są potrzebne, ale warto już to wszystko mieć, bo na przykład pani doktor może zapytać o poziom hormonów tarczycy przy Hashimoto, tak? I nagle i tutaj jest nagle problem, bo pacjentka nie pamięta wyników badań, a przy nierozkrwionych hormonach zabiegu użyć nie mogła. Dobrze. Mhm. Czyli przygotowujemy, jakie leki, jakie zabiegi miałyśmy robione, jeżeli jest to pierwsza wizyta, na co chorowałyśmy, na co chorujemy, ja też pytam o tryb życia, o charakter pracy, nawet pytam o poziom stresu. A kosmetyki? O kosmetyki też pytam, chociaż powiem szczerze, że jeżeli chodzi o pielęgnację i to, co robimy z twarzą w domu, to jest koniec mojej asystentki Aleksandry i to ona Was naguje z tego, jakich kosmetyków używacie, czy je dobrze używacie, jak zmywacie makijaż, jak nakładacie makijaż i w ogóle ona Was przemawia ze wszystkiego, tak? Na tej wizycie lekarskiej nie do końca jest czas, żeby popytać o tą pielęgnację, ale jeżeli pacjentka chce, to zawsze wtedy umawiamy się na konsultację do pani kosmetolog. Ona Was przemawia ze wszystkiego, słuchajcie, nawet do tego, do dzieciństwa wczesnego. Świetne. No dobrze, a jeżeli właśnie chodzi o kwestie makijażowe, czy na taką konsultację warto przyjść bez makijażu, czy można właśnie przyjść w makijażu celem pokazania, jaki efekt się lubi uzyskiwać na twarzy? No bo można sobie czy konturówką trochę usta wyciągnąć, czy tam oko jakoś sobie podkreślić. Przy tym pomalowaniu ust to nie jest taki duży problem. Mhm. Wiadomo, że część z Was przyjeżdża do mnie teraz po pracy. No to trudno, żebyście siedziały na parkingu w samochodzie i zmywały chusteczką do makijażu. Pani doktor sobie życzy, żeby być bez makijażu. Nie o to chodzi. Ale jeżeli macie taką możliwość, przyjedźcie nagie, w sensie twarzy. Ja wtedy widzę więcej, widzę strukturę skóry. Często makijaże moich pacjentek to są już takie makijaże półprofesjonalne. Więc zanim ja to zmyję, ojeju, to już mówię o czasie, jaki stracicie, ale też ta twarz po tym makijażu jest podrażniona. I na przykład, jeżeli przychodzi pacjentka i mi mówi, że ma problem z rumieniem, a i dlatego ma grubą warstwę podkładu, bazę pod podkład i ja to zaczynam zmywać. No już z samych moich, z samej procedury demakijażu już ta buzia jest zaróżowiona, już skóra jest zaczerwieniona i ja nie wiem, na ile jest to rumień ten naturalny, z którym Pani się boryka, a na ile jest to rumień po demakijażu. Więc jeżeli możecie, jeżeli macie takie możliwości techniczne, przyjeżdżajcie bez makijażu, no a jeżeli wracacie, przyjeżdżacie zaraz po pracy albo po jakimś spotkaniu, to też radę niewielką nie będzie. Ale jeżeli miałabym wybrać to pole, to są makijaż. No i dobrze. Trudna kwestia, czyli cena. Wiadomo, że wiele Pani już sobie jakoś zaplanować swój budżet i myślę, że też wiele kobiet obawia się wizyt w gabinecie medycyny estetycznej, bo im się wydaje, że to jest coś bardzo drogiego, bardzo kosztownego. Być może też ktoś ma taki opór, żeby porozmawiać na temat finansów, że na przykład och, na ten zabieg na przykład nie stać mi w tym momencie. Jak Pani do tego podchodzi? Jak to z Pani strony wygląda? W ogóle zauważam, że w Polsce kobiety są mało asertywne, tak? Że chcemy być dla wszystkich miłe, uprzejme, zostawić im dobre wrażenie po sobie i to wszystko, słuchajcie, jest zostawione przed drzwiami. Tobie jesteście najważniejsze, Tobie jesteście gwiazdami na tym hotelu. O pieniądzach należy rozmawiać. Część zabiegów na przykład musimy zrobić w serii. Naprawdę dla mnie jako dla lekarza nie będzie satysfakcjonujące, że pacjentka zrobi sobie tylko jeden zabieg z tej serii, a na drugi, trzeci nie przyjdzie ze względów na przykład finansowych. No, żyjemy w takim, a nie innym kraju, te ograniczenia finansowe obecnie są coraz większe. I nie ma sensu w ogóle ukrywać, że mnie na jakieś zabiegi nie stać. To nie o to chodzi. Też nie jest tak, że przychodzicie na jakiś zabieg, już jesteście zapisane, nawet macie maść nałożoną Ja mówię o cenie, nie wiem, nie doczytałyście się na recepcji albo nie przeczytałyście na stronie internetowej, że ten zabieg tyle u mnie kosztuje. Naprawdę nic się nie stanie, jeżeli powiecie: pani doktor, ja dzisiaj nie jestem przygotowana finansowo, przełożę to spotkanie na kiedy indziej. Ja się nie pogniewam, to jest ludzkie, to jest normalne. Zawsze pytajcie o końcową cenę. Ile to będzie w sumie kosztowało? Czyli wracając, jeżeli jest potrzebna jakaś seria zabiegów, powiedzmy 3-4 zabiegi, to ja zawsze mówię, ten zabieg kosztuje 500 zł, w serii kosztuje tyle, tyle. Nie ma sensu wykonywać pojedynczego zabiegu. Co jeszcze? Jeżeli konsultujemy się, jest jakiś duży problem, który kosztowo też się inaczej przedstawia, na przykład kosztuje 1000 zł rozwiązanie dużego problemu. Jesteś nieprzygotowana na to finansowo, twój budżet domowy nie wytrzyma tego 1000, ale masz 300 zł. I w tym momencie się pyta, a co mam naprawdę 300 zł? Słuchajcie, też nie tędy droga. Jeżeli jest poważny problem, to rozwiążemy za 1000 zł i on naprawdę dużo zmieni waszej twarzy, o wiele więcej niż ten zabieg za 300, aby już jest, muszę coś zrobić. Lepiej podziękować, potraktować to spotkanie jako konsultację i powiedzieć: ja sobie nazbieram te 1000 zł. Bo te nasze zmarszki, te nasze problemy, one nie powstały w ciągu miesiąca, dwóch, trzech. Czasami są to problemy, które się ciągną latami. I to, że jeszcze poczekamy 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy, aż sobie nazbieramy pewną kwotę, nic się nie stanie, ale efekt będzie bardziej zadowalający i dla pacjentki, i dla mnie. Więc oceny nie ma, w ogóle nie powinnyście się krępować, pytać o cenę. Pytania, dlaczego tak drogo, też nie odpowiem. No ja się lubię chwalić preparatami, na jakich pracuję, bo to jest naprawdę górna półka. I część pani rzeczywiście mówi: a to ja przyjdę za pół roku, bo wolę sobie zrobić ten lepszy zabieg, tym lepszym preparatem, niż iść byle gdzie do byle kogo, gdzie w najlepszym wypadku nie będzie efektów, a w najgorszym będziemy leczyć po wykłanie. Więc pytajcie o cenę. Mam też grupę pacjentek, które przychodzi co pewien czas i mówi tak: pani doktor, ja mam do wydania 700 zł na ten kwartał. No to ja patrzę, co żeśmy robiły, rozmawiamy, co do tej pory przyniosło najlepsze efekty, w czym się najlepiej czuła i planujemy sobie coś w tej kwocie, bo ona mi nie ma mowy, tyle mam nazbierane i nie dam rady więcej. Oczywiście niektórzy wam mogą powiedzieć, są kredyty, są chwilówki, jesteś tego warta. Słuchajcie, żadna zmarszczka nie jest tego warta, żeby potem płakać po nocach, bo nie macie za co opłacić i nie rachunku za prąd. Taki jest mój pogląd na te kwestie ceny. Nie wiem, czy dobrze na to odpowiedziałam. Tak, tak, jak najbardziej. Właśnie chciałam się dopytać, czyli nie ma żadnego wstydu i żadnego naciskania z pani strony, jeżeli przyjdzie jakaś pacjentka na konsultację i na przykład nie umówi się już teraz konkretnie na termin, tylko stwierdzi: ok, muszę się zastanowić, przemyśleć i ewentualnie wtedy wrócę do odpowiedzi. Słuchajcie, nic się nie stanie, to jest wasze prawo. Nie wiem, chodzicie też po sklepach przymierzać ciuchy, tak? Znaczy każde przymierzenie ubrania zobowiązuje was do kupna. Nie. I nikt nie ma tutaj żadnych pretensji do was. Tak samo u mnie. Możemy się spotkać, możemy porozmawiać. Nie tylko u mnie, większość tych gabinetów moich przyjaciół, lekarzy medycyny estetycznej postępuje dokładnie tak samo. Porozmawiamy, ile co kosztuje, często nawet sobie rozpisujemy cennik. Nie ma problemu, jeżeli pacjentka powie: dziękuję pani doktor, w takim razie ja się zastanowię, bo na chwilę obecną nie jest to zabieg dla mnie z względów budżetowych. Słuchajcie, to nie jest żaden wstyd. Ja w ogóle rozmawiałam niedawno z jedną pacjentką, ona powiedziała, że tak, to jest problem. Sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, ale macie pełne prawo pytać o wszystko. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Tak mówi pani z ferii mężczyzn. No dobrze, a jakby pani mogła zdradzić, jaki jest najczęściej wybierany zabieg jako ten właśnie pierwszy? Pierwszy mezoterapia, może dlatego, że to moja wina. Bo Często przychodzą panie, że to. Ja dotykam tej skóry, ale mówię, ale ta skóra jest taka niefajna. Zróbmy pierw to, żeby ta skóra była gładka, napięta, a potem będziemy się martwić resztą. No i się okazuje, że jak poprawimy jakąś skórę, to może reszta problemów jakoś nie jest tak istotna. Więc mezoterapia to jest punkt pierwszy i potem długo nic. I no, toksyna botulinowa. Toksyna botulinowa, tylko tego rankingu chyba nic nie zmieni. No i jesienią też dużo lasery. Dużo kupujemy na laserach, ale miałabym te dwa pierwsze punkty programu, to mezoterapia i toksyna botulinowa. Też są moje ulubione, więc nie wiem, czy to właśnie nie jest moja sugestia. No i tak na sam koniec jeszcze kilka słów o tych nierealnych oczekiwaniach. Czy to jest duży problem i czy to Pani obserwuje w pracy z pacjentkami? Kilka słów. To teraz zróbcie sobie herbatę. Ja przez 3 godziny będę opowiadać o nierealnych oczekiwaniach. Tak, zauważyłam od 2-3 lat, że Panie mają, nie wszystkie oczywiście, ciągle niedosyt, że jeszcze tu jest jakaś niedoskonałość, tu jest jeszcze jakaś niedoskonałość, tu jest jakaś niedoskonałość. I tak zastanawiałam się, skąd to się bierze. I kiedyś na którejś z konferencji naszej branżowej zaczęliśmy rozmawiać o pacjentach, którzy przychodzą ze zdjęciami. Kiedyś przychodzili z gwiazdami, ale że chciałabym wyglądać jak ta aktorka, albo ta aktorka, albo ta piosenkarka. A teraz zaczynają dziewczyny i panie dorosłe też przychodzić ze swoimi fotografiami przepuszczonymi przez filtry z Instagrama. Bo no, sami wiecie, no, nawet moje profilowe troszeczkę na Facebooku odbiega od rzeczywistości, ale coraz więcej, szczególnie młodych dziewczyn przychodzi i pokazuje mi swoje telefony komórkowe, że ona by chciała tak wyglądać. I to są wszystko twarze przepuszczone przez filtry. Zamazuje nam się ta granica pomiędzy rzeczywistością a światem wirtualnym. W sieci zawsze wszystko będzie piękniejsze, bardziej doskonale, doskonalsze. Tego nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy. I ja nie zrobię Wam takich twarzy jak przepuszczone przez filtr, bo to są często powiększone oczy, wyszczuplone nosy, wydłużone podbródki, mocniej wyostrzone kości policzkowe. Ja myślę, że na ten temat to koledzy i koleżanki chirurdzy plastyczni mogli też się bardzo dużo wypowiadać. Więc te nierealne oczekiwania, przede wszystkim filtry z Instagramu, to jest jedno. Drugie, swego czasu bardzo popularnym zabiegiem była lipolizja injekcyjna. Czyli podawaliśmy tkankę tłuszczową, preparat, który miał za zadanie przyspieszyć atrofię komór tłuszczowych. No wszystko pięknie, ładnie, tylko media zaczęły przedstawiać ten zabieg jako zabieg odchudzający. Nawet słowo modelowanie sylwetki to zaczęło się pacjentom kojarzyć, że o, jestem okrągła, po modelowaniu sylwetki jestem w kształcie klepsy. Słuchajcie, to w ogóle tak nie działa. No i przychodzi pacjentka. To są dla mnie bardzo trudne rozmowy, bo boję się przekroczyć tej granicy urażenia jej jako kobiety. Przychodzi pacjentka, która waży, powiedzmy, będą mieć 120 kg. Wyczytała, że może sobie zrobić lipolizę podbródka, bo wtedy jej twarz będzie bardziej ostra, tym się wszystko wyszczupli, bo zobaczyła na zdjęciu głowę i twarz przed zabiegiem i po zabiegu i ona by też tak chciała, żeby to wszystko jej tutaj wyszczuplić. Słuchajcie, tego się nie da zrobić. Bez diety, bez pracy. Ja wiem, że to się świetnie mówi. Ale żadną lipolizą, żadną odsysaniem tłuszczu. W gabinetach medycyny estetycznej, no chirurdzy bardziej walczą z tą kwestią, ale tutaj nie damy rady. Nie damy rady z osoby, która ma nadwagę, zrobić osobę szczupłą samymi zastrzykami. Pomimo tego, że często w mediach takie zdjęcia przed i po godzinie. Tylko zauważcie, często te zdjęcia są przedrobione tak, fakcie na podbródek, jest wysiłka. A po wysunięty podbródek, język dotyka podniebiny, patrzcie, ma ładnie ostro. Bo ja bym sobie zrobiła dwa takie zdjęcia przed i po nierozwiązanego zabiegu. Boże, jaki piękny efekt. I to są właśnie też te nierealne oczekiwania, że przychodzi pacjent, któremu natura nie pozwala pewnych spraw przeskoczyć, typu na przykład właśnie lipoliza podbródka. Banalny przykład, nie przeskoczysz tego, nie zrobisz szczupłej twarzy. Tych nierealnych oczekiwań jest całe mnóstwo. Ja najbardziej uwielbiam pacjentki, które chcą zrobić na jednej sesji wszystko. Tak. Są panie, które często przyjechały z Genowały z bardzo daleka i ja oczywiście pytam, czy mogę pomóc. Często są pani już nieznane. No pani doktor, bo tak. Czoło, zapadnięte skronie, pożołapki dorygnęły, policzki też mi się zapadły. Proszę zobaczyć, co się dzieje z tymi bruzdami. Usta też już zaczęły się marszczyć, podbródek się zaokrąglił, a ostatnio pani zrobiła taki ładny szpic. No i ta żółtła, wie pani, chciałabym nawet udusić zamiast na żółtkę. Ja mam na to 1,5 godziny, jedna sesja, słuchajcie, nie da się, jestem niebezpieczny. To też są takie nierealne oczekiwania, że w trakcie jednej sesji chcemy tak dużo rzeczy zrobić naraz. Nie da się. Zawsze sobie to dzielimy, nawet botok zrobiłam na tej sesji. Bardzo dobrze i słusznie, sama jestem tutaj bardzo zadowolona. I słusznie, tak. Dziękuję. Więc to o tych nierealnych oczekiwaniach naprawdę można mówić. Pacjentki, które przychodzą, to mają odwodnioną, strzeżoną twarz i mezoterapię robimy jedną, drugą, trzecią. Co się dzieje, nie przynosi efektu. No to pytam, a ile pani zaczęła pić? Czy pani pije więcej wody, odkąd wprowadziliśmy te procedury? Tak jak prosiłam. No nie, bo ja nie lubię tej wody pić. Ja sobie nawet tą aplikację zainstalowałam. Pij wodę, jest taka fajna aplikacja, którą każą pacjentom instalować. No ale nie piję rano kawa, w pracy kawa, wieczorem herbata. No słuchajcie, cokolwiek bym z tą twarzą nie zrobiła, jeżeli nie ma podaży płynu i skóra i całe ciało jest odwodnione, nie będziemy piękne. Też nierealne oczekiwania. Musicie mi trochę pomóc, czyli jeżeli ja pracuję z mezoterapią, pracuję nad jakością skóry, pijcie tą wodę. To się nie da inaczej. I dlatego mówię, czy macie 3 godziny czasu, bo ja naprawdę o tych nierealnych oczekiwaniach mogę mówić długo. Nie chcę nikogo urazić, ale czasami... I tutaj tak ładnie wracamy do tej konkluzji, że właśnie ten wywiad jest tak istotny. Co chcemy? Ja zaraz na początek powiem, że to się da, tego się nie da. Pani doktor, to ja bardzo uprzejmie Pani dziękuję. Ja też dziękuję. Miało być krótko jak zwykle. Ale wyszedł bardzo długi i ciekawy film. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się podobało, a ja bardzo serdecznie dziękuję Pani. Ja też Wam dziękuję bardzo za uwagę i dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.